Nadciąga dzień nauczyciela i tak oto pomyśleliśmy sobie, że fantastycznie właśnie, byłoby... wytłumacz, o co chodzi, dokładnie. Fantastycznie byłoby powspominać troszeczkę. Ja zacznę, jak przy ognisku. Ja jestem jak się nazywa ten od harcerzy? Drużynowy. Drużynowy. Drużynowy jest wśród nas. Jak drużynowy, opowiem wam wspaniałą historię i to jest taka historia, że dzisiaj nie miałaby racji bytu. I to jest prawdziwa historia, bo wiem, że nie tylko ja to przeżyłem. Wiem, że znany polski raper Tedy również zna tego nauczyciela, bo mieliśmy przyjemność dzielić tego nauczyciela za czasów swojej świetności. Ławę czy łoże? Nie, Tedy jest chyba rok albo dwa lata starszy. Co ty gadasz? Może nawet troszeczkę więcej. Co? A nie, więcej. Chyba czwórkę z przodu ma Tedy. No to więcej. Ale nauczyciela od fizyki mieliśmy tego samego. Będzie bez nazwisk, bo materiał jest trochę kompromitujący. Dla was czy dla niego? Dla niego. Historia prawdziwa. Przysięgam. Dobrze. Dobre liceum. Dobrze. Może nie renomowane, ale dobre. Dobrze. W Warszawie jest pan od fizyki, starsza data, stara szkoła, jakby to powiedzieli, bez bicia po łapach, ale pan miał następujące wymagania. To już był XXI wiek, Marian, przypomnę ci. I pomyśl sobie z perspektywy dzisiejszego neoliberalnego rodzica. Wszystkie pierwsze ławki muszą zajmować dziewczęta. Wszystkie pierwsze ławki, do momentu, aż kończą się dziewczęta, tam mogą się zaczynać dopiero chłopcy. No. Dziewczynki na lekcji fizyki powinny, ale nie muszą, powinny mieć rozpuszczone włosy. Jeśli nie czujesz się mocna z fizyki... A fizyk był youtuberem? Gościu, on był skrybą w opactwie jakimś. On był tak stary. Że ryciny jeszcze rysował. Jan Długosz. Jeśli nie czułaś się mocna z fizyki, nie ma w tym nic złego. Nie musisz być naukowcem. Wyjmij spódnicę. Nie wolno, tak? Tak nie było. Nie było. Ale ugotuj coś dla pana. O! Upiecz ciasto, fajnie, zupkę. Fajnie. I teraz jest tak. Ale to dobrze, bo to pokazuje, że dajesz na innych polach pokazać swoje umiejętności. Tak, szansę się wykazać. Tak. Chciałbym od razu też zaznaczyć, że pomimo, że brzmi to jak... Niemożliwe. Delikatna strefa, to nigdy nic złego się nie stało. Jak gdyby... Ciasto to ciasto. Ciasto tutaj to ciasto. Nie ma przenośni. Nie. To nie jest, że jak szarlotka w American Pie. Nie, po prostu ciasto. Na tacy. Jak masz nierozpuszczone włosy, możesz być odpytywana przy tablicy. Ojojoj. Ale jeśli w klasie znajduje się chłop, co ma długie włosy, to zawsze on będzie pierwszy. Czy by związał, czy by rozpuścił? Wiesz, dlaczego ja się nigdy nie martwiłem na fizyce? Miałeś krótkie włosy. Bo miałem krótkie włosy, miałem ziomeczka, co się nazywał Marcin. Matka piekła ciasta. Miał do ramion włosy. Na każdej lekcji Marcinek prawie przy tablicy. I wiesz, co mu nauczyciel, co mu powiedział? No. Panie Marcinie, pan dużo wie z tej fizyki. On był dobry. On był dobry z fizyki, ale on go tak przy tej tablicy, aż już nie był dobry. I kiedyś mu powiedział tak. Panie Marcinie, pan by chciał te włosy. A on mówi, że... To już walka jest wtedy. Że no nie. O wolność. A on mówi, wie pan co, w wojsku by pan po orbicie zapierdolił tak, żeby pan nogi odpadły. Ja wtedy się dowiedziałem, co to znaczy bieganie po orbicie na przykład, więc taka przydatna mała lekcja. Nie wiem, czy bym ci wektory odpowiednio rozpisał, ale dowiedziałem się, co to znaczy. Najbezpieczniej w życiu się czułem na fizyce. Nigdy nie musiałem tam, nic nie umiem. Ten chłop niczego nie nauczył. Matka, pytałeś rano, matka, mam rozpuszczone włosy czy nie? Ale Mama, weź mnie pod gul. Ale przysięgam, miałem koleżanki, co i żurek przynosiły, i babkę wypieczoną, i ciasto. Więc to nie były mity i legendy, tylko to się działo. I tak jak mówię... Też bym tak robił. Pan chyba nigdy nic złego nie zrobił, ale dzisiaj by to nie przeszło. Ale się najadł. Oj, najadł się, nażarł się. Tak jadł. Bardzo ładna historia. Dziękuję. Jestem poruszony, szczerze. Ja ze swojej strony nie będę nic dodawał, bo... Skupmy się na ludziach. Nie byłoby nic tak, oddajmy, tak fenomenalnego. Jak demokracja, oddajmy głos ludziom. Oddajmy głos dla ludu. Pani od niemieckiego w liceum. Była stara, już jak uczyła mojego ojca. Każdy miał taką nauczycielkę, że już był stary, jak uczył rodziców albo starsze rodzeństwo. Obcinała na lekcjach paznokcie wprost do swojej torebki. I najgorsze. Gumy do rzucia, wyjęte z buzi, przyklejała pod swoim biurkiem,
a potem je odklejała i żyła dalej. Nie! A myślisz, że dodawała paznokci do dodatkowego chrupania? A myślisz, że lakier... Że lubiła gumę crunchy? Lakier na jej paznokciach był smakowy, truskawkowy, jabłkowy i wtedy sobie... I w ten sposób guma żyła wiecznie? Podkręcała smaki i tak paznokciem pyk, pyk, truskaweczka. Chory człowiek. Jabłuszko. Chory człowieku. Brzydko. Ale to od niemieckiego nie ma co się tak, dziwić. Nie. Jak ktoś, zboczenie to zawodowe. Albo od fizyki, albo od niemieckiego. To się zgadza. Jak dziwak. Greg. Dyrektorka mojej szkoły podstawowej w Bieszczadach nie było p***ania z nią. Jak coś jej odjebałeś, to liść na wejściu po dzwonku był... Krótko. Był sam. Kiedyś dostałem od niej z liścia tak, że głowa mało się nie obróciła. I zakaz wyjścia z klasy. Ogólnie miła baba, ale ostra. Szybka do bitki. Ale widzisz, jak można dobrze wspomnieć? Ale wiesz, co mnie zastanawia? No. Czy im mieszała? Że wiesz, na przykład dawała ci 5 z prawej, i jak już byłeś gotowy i na uniku, to ona ci lewym od dołu, z otwartej. W podstawówce Justyny, gościu od fizyki mówił, że my dziewczyny to się nie musimy uczyć, bo zawsze na rurce możemy potańczyć. Czy on później z podstawówki się do liceum przeniósł? Minęło już jakieś 20 lat, a ja wciąż to pamiętam. Albo katechetka, że seks z prezerwatywą jest jak całowanie przez szybę. I zastanawiam się teraz, czy pochwalić katechetkę, że do ciąży nie dopuszcza w klasztorze, czy jednak ganić, bo nie powinna takich rzeczy robić i mówić. Że do ciąży nie dopuszcza? Ona raczej zachęca do tego, żeby... Wyrzucić. Żeby być bliżej popaska. Naturszczyk. Ale skąd wie, jak jest tu prezerwatywa? Dobra, wróćmy do tego chłopa od fizyki. Bo to była podstawówka. To tak nie można robić. Na rurce możemy tańczyć. Tak, w podstawówce to było. Chociaż wiesz, może to była ta stara szkoła, albo nowa, która powróciła, że nie no, ni chuja, no nie wolno, że to inny dzieci. Co ja go będę bronił? Do tego z liceum mogę spróbować naciągnąć, ale ten jest chory człowiek. Na rureczce. A katechetka dobra dzikuska musiała być swojego czasu. Mała Pocahontas. Zdejmuj tę gumę. Gdzie tutaj? A ty jak z gumą czy bez dzisiaj wieczorem? Oj, świrów nie brakuje. Nie, dlatego właśnie zadajemy wam te pytania, bo to są piękne historie. Świrów nie brakuje, ale w szkołach nie brakuje też ludzi przedsiębiorczych i przedsiębiorczych nauczycieli. Jak to pisze Klaudia, typiarka od Polaka w liceum, stara baba. Jak stara baba, no stara baba tylko w szkole. Zbierała od nas kasę na kserówki, bo u niej nie było podręczników. Sama nam dawała to, co według niej jest nam potrzebne. Robiła to od lat, a jak się okazało później, to ksero robiła w bibliotece szkolnej. A torebki Louis Vuitton miała, bo kasa płynęła aż miło. Strumieniami! Jak można zbudować dodatki? Wiesz, czasami w pokoju nauczycielskim jest koniec wakacji i pracujesz nad grafikiem. I są ci nauczyciele, którzy mówią, kurde, no ja już nie dźwignę kolejnej klasy. No mam 12 godzin lekcji w tym 12 tygodniu. Godzin dziennie. A ta baba robiła 16 godzin w szkole, wszystkie korki, wszystkie dodatkowe zajęcia. A w weekendy przy ksero stała. I wszędzie kserówy. A w weekendy przy ksero, aż się opalało tyle. Wiesz, że ona powinna się zbadać, tak, czy no. Promieniowanie nie dostała od tego, no. Czy nie jest Mario Skłodowską Curie. Ona jak stary rentgenista, może w nocy świecić. Albo może miała męża. Albo jak zasypia w nocy, to do dziś ma... Jak spawacz. Albo może miała tak, jak w rentgenie się wchodzi z tym płaszczem. A, wołowiany kurtce. A pani co ma za płaszczyk? A ty się kurwa nie interesuj. Zium. O jejku. Magda pięknie powiązała wątek Dnia Nauczyciela, tudzież edukacji. Już nie. Już nie. Z wątkiem, który poruszaliśmy na początku roku szkolnego, który wywołał duże poruszenie, czyli kożuchy. Ponieważ Magda napisała, że miała w przedszkolu panią Juzię, która zjadała dzieciom kożuchy z zupy mlecznej. Chodziła po sali i wybierała je na swój talerz, a potem wszystkie zjadała. Sorry, ale w czasach przedszkolnych to brzmi jak ostatni boss w grze komputerowej. Regeneruje staminę jak kożuchy. Zjechał jej pasek do 20%. Nie jest, bo zaraz drugi się zrobi. Poczekaj, aż wystygnie. Ona jest jak ten z Killera, co chodził. A kiełbaska gdzie? Już zjadłem. Następnym razem się tak nie śpiesz. Tak, skończył później. Killer go załatwił. Niestety. A teraz... Denko. Denko. Ten spód z dziurkami. A teraz
Od Elizy prawdopodobnie jest to historia. Moją legendą jest moja pani od biologii z liceum. Niesamowita kobieta. Wspierała mnie w każdym tego słowa znaczeniu. W liceum miałam ochotę i cel, aby iść na farmaceutę. A pani z biologii za każdym razem mówiła: ty na farmaceutę? Nie nadajesz się do tego, odpuść sobie. Wziąłam to sobie do serca i poszłam na tego farmaceutę. Dziś wycieram łzy ulotkami z leków, które sprzedaję. Historia z morałem. Widzisz? A jakby poszła na coś innego, by wycierała 200 złotówkami. Dobrze, że ten z podstawówki, co tam fizyki uczył, od rurki, dobrze, że na niego nie trafiła. Bo na pewno nie będziesz tańczyć na rurce. A ja się uwzięłam i zatańczyłam. I tańczę. Dobrze, i że, tańczę do dobrze, że tu, ta baba była na biologii. Ale ja miałam też na geografii w gimnazjum nauczycielkę, która... Tam pierwszy refleks. Tam ćwiczyłem ten refleks, który mi się przydał później w futbolu, czy teraz w boksie, bo z raz na lekcję leciał liść i, no i była, wiesz, albo się uchroni, albo nie. I musiałem być taki... A że siedziałem z przodu i byłem cały czas do tyłu odwrócony do reszty klasy, to na słuch praktycznie. I wiesz, albo stałem, albo nie. I w końcu kiedyś pękła, wrzuciła z siebie wszystkie żale w moją stronę, że ma nadzieję, że mi się to stanie, to stanie, to stanie, to stanie, a na końcu ma nadzieję, a nie nadzieję, tylko jest pewna, że będę nikim i skończę na dworcu. Miała rację. Jesteś na ostatniej prostej. Skończysz na lotnisku. Brakuje dworca. To ja zakończę, tak jak rozpocząłem, to zakończę. Bardzo miło wspominam wychowawczyni w klasie od 1 do 3. Ty miałeś w 20 szkołach byłeś, to ty masz co wspominać. Ja mam łatwiej. I też taka rzecz, co dzisiaj... Dzisiaj by nie przeszła. Zupełnie niewinna. Pani Wiesia? No. Pani Wiesia lubiła, żebym jej pomasował plecki. Naprawdę. Ale nie tylko ja, ale też, wiesz, dziewczynki tutaj było, mówiła do koleżanek, na przykład, nie wiem, Basia, puchu marny, tutaj dzieci śmieci, kara na was leci, a tutaj było Krzysiu, choć pomasuj mi plecki. I zastanawiałem się, przygotowując się do dzisiejszej audycji... Rozbierała się? Tak, wiesz. No. Wystawiała cycusie i mówiła, a teraz tak... Tymi mleczaczkami, jakbyś mi przeciągnął. No nie, ale plecki może... Ale może zdjęła zarzutkę. Ta, zarzutkę. Zostawiła biustonosz i plecki. Dała ci oliwkę. Nie przychodziła w piżamie plecki do pracy. Zarzutkę zdjęła. Przyszcie radełko. No. Brzeczkę. I ty jej... Zostawałem u niej na noc, wiesz. Ale tak było. A w liceum? Nie, to podstawówka. I pomyślałem, i wiesz, co jest najlepsze? Że ona później mówiła mojej mamie na zebraniu, że ja świetnie jej masuję plecy. Moja mama miała z tego bekę. I teraz pomyślałem sobie. 2023. No ale opisz mi, jak to wyglądało. Kiedy? W którym momencie masowałeś plecy? Dnia? No nie wiem. No, w klasie 1-3 miałeś, u nas przynajmniej było wszystko z jedną nauczycielką. Wszystkie dobrze, zajęcia. No. Cały dzień ją miałeś. I co? I teraz dzieci czytajcie dyktando, a Krzysiu przychodzi masować mi plecy. Mniej więcej. I co? I przy biurku masowałeś mi plecki? Dokładnie tak. Przy wszystkich dzieciach. A jak? A drabinę ci dawała? Nie, no siedziała zgarbiona. I powiedz sobie dzisiaj, 2023... Masz córkę, idziesz na zebranie i wychowawca mówi, że pana córka zajebiście mi masuje plecy. Albo córka przychodzi, albo córka przychodzi do domu i pytasz się, co tam w szkole. Masowałem panu plecy. Liczy, że karnik budowała. Mówisz, że pana plecy masowałem. A ja bezwstydnie, ja w ogóle dla mnie to było, wiesz, normalne. Z pani Wiesia była... Ojejku. Tak było, przysięgam. Zaraz do matki zadzwonię. Dobrze. Na świadka. Krzysiu masował plecy, a my mam nadzieję, że rozmasowaliśmy naszymi słowami. Tak, rozmasowaliśmy mięśnie waszej twarzy. Wasze uszy, umysły i spracowane dusze.